Drugą kwestię, którą chciałbym się tak odnieść już troszeczkę jako opiekun samorządu. No nie zgodzę się tutaj z opiniami co niektórych, większości, że tylko jeden kandydat był z klasy, ponieważ no tutaj już mówiłem pani dyrektor na UBO, że tak się wyrażę, że szkoda, że nie wziąłem ze sobą teczki samorządu, gdzie zaproszeni byli przewodniczący klas i wszyscy chętni, którzy chcą pracować w samorządzie na wybory. Były osoby, które przyszły na wybory, dużo mówiły, tak jak i dzisiaj, ale powiedziały, proszę, one nie chcą robić. I zatrważające dla mnie jest statystyka, gdzie 27% osób stwierdza, że nie chce pracować w ogóle w samorządzie. I teraz ja się zastanawiam, czy bogata kampania wyborcza wpłynie na zaangażowanie samorządu. To teraz jeszcze nazwijmy rzecz po imieniu. Co to jest samorząd? Jak sama mówi, sami. Jest tylko opieką samorządu i wy powinniście robić to sami. A jak praca w samorządzie wygląda, to chyba, no nie wiem, nie muszę chyba o tym mówić. Na dzień dzisiejszy praca w samorządzie wygląda, że to opiekunowie ciągną cały ten wózek i wręcz zmuszają was do czegoś robienia w ogóle. To jest to i powiem wam szczerze, że moja i pani Karoliny kadencja się kończy. Nie mam ochoty, że za przeproszeniem, mówię wprost, w ogóle kandydować do następnej, bo mam takie prawo do następnej kadencji. Ale tam w jakimś sensie delikatnie żałuję, że jeszcze nie jestem, że ta debata miała miejsca rok temu, ponieważ ja bym chciał wam wtedy udowodnić po wyborach, po bogatej kampanii wyborczej, przez rok bym wam udowodnił, nie ruszając palcem jako opiekun jeden czy drugi, róbcie wszystko sami, ja bym był ciekawy wtedy tej pracy samorządu. I mam nadzieję, że opiekun, który zostanie wybrany, tak uczyni. Wreszcie zrobi coś, co ja będę mu polecał to, temu opiekunowi. Niech wreszcie będzie to rzeczywiście samorząd. To jest tylko takie moje, taka sugestia. A co do konkursów różnych i dyskotek. Kochani, ja wam powiem taką jeszcze jedną rzecz. Byłem również wybrany opiekunem samorządu w szkole podstawowej numer 2, jak to jeszcze była szkoła. Za moich czasów opiekuna również robiliśmy dyskoteki i powiem wam szczerze, że ja dyskoteki robiłem co tydzień, co dwa. Ale proszę teraz jeszcze mnie wysłuchać. Za te pieniądze, które były z dyskotek, był płacony DJ, płacony. Było, do tej pory służą, były te światła zakupione do góry i wytwornica dymu za dyskotek. A teraz proszę sobie wziąć pod uwagę, że część nauczycieli może tutaj jest, co pracowała jeszcze w szkole podstawowej nr 2. Na dyskoteki u nas do dwójki wtedy przychodziło około 300 uczniów. Ten hol pękał w szwach. Ja tu się odniosę, no nie wiem, jest akurat widzę Bartek, stały bywalec, powiedzmy, tak? Ja wam tylko tutaj przeczytam taką małą statystykę. Na dyskotekę przychodzi od 7 do 8 nauczycieli. Przychodzą po to, żeby... I nikt im za to nie zapłaci, zacznijmy od tego. Z dobrej woli przyjdą. Jest 463 uczniów. Szczerze, na dyskotece jest około 50 osób. Nawet nie. Więc proszę bardzo, bardzo proszę te osoby, które wypowiadają się, że jest za mało dyskotek, o zastanowienie się, co się mówi. Ja nie robię dyskotek, bo nie ma sensu to. Sami wiecie, że ostatnio zrobiliśmy kabaret z ławkami. Zawleciliśmy wam taki mały placyk i w koło siedliśmy, no dosłownie dla żartu. I nie mówcie mi o tym, że ja mogę przychodzić co dwa tygodnie. Pani dyrektor też jest problem, jeżeli się bawicie. Pomijając aspekt, że na dyskotekach są szkody, gdzie samorząd płaci za drzwi na przykład uszkodzony. To już jest taki aspekt kolejny. W ogóle na jeszcze chciałbym się tylko odnieść ostatnią rzecz do konkursów. Tak, ja mogę robić 200 konkursów. Najbliższa taka sprawa. Proszę wyjść na hol, zobaczyć, ile klas przyniosło zdjęcia na konkurs fotograficzny. Proszę mi powiedzieć, dlaczego nie udekorowaliśmy holu. Proszę mi powiedzieć, ile osób wzięło udział w Święcie Wiosny.
Ja tutaj mam informację, że 40% nie chciał, nikt w ogóle nie jest, około 40% w ogóle nie interesuje, jaki dzień wiosny udział. Więc co to jest samorząd? Ale przychylę się do tutaj tej sugestii waszej i zrobimy te wybory w maju. Dam wam 2 tygodnie na prowadzenie kampanii. Myślę, że również możemy zrobić nawet, nie wiem, 2-3 dni przed wyborami zebranie wszystkich kandydatów jeszcze na holu i żeby przedstawili w jakąś godzinę, co zrobią. I wtedy zobaczymy. Ja jestem bardzo ciekawy, ilu tych kandydatów w ogóle się zgłosi. Zobaczycie, jaka jest niestety szara rzeczywistość. Przepraszam bardzo, jeżeli kogoś urażę, ale uważam, że jakiekolwiek piękne nie będą wybory, ktokolwiek nie użyje jakichś pięknych słów, to jest jeden mały problem. Niestety, wam się nie chce. Wam nawet podać coś na dłoni, to i tak jest problem. Takie jest takie moje prywatne zdanie. Dziękuję bardzo. Nauczyciela, więc jak najbardziej musimy się liczyć i tak to jest fakt, niestety niepowtarzalny. Ale żeby tak pesymistycznie nie chodzić, słuchajcie, wasza rola również poprzez udział w tej debacie polega na tym, żeby przekazać w klasie, na lekcji wychowawczej, że wzięliście udział w tej debacie, to co usłyszeliście, jakie padły tu spostrzeżenia, wnioski i żeby to już miało jakieś takie drgnięcie do zmiany postawy na przyszłość, nie na roszczeniową, tak, na roszczeniową w tym kontekście, tylko na zaangażowaną, bo na tym polejemy, na zaangażowanie w takim spontanicznym uczniów. I niech to będzie taka ewaluacja z pracy, nie w sensie negatywnym, tylko żeby to się przełożyło na zmianę, na przyszłość. Jeszcze mam takie pytanie, czy w następnym roku chcielibyście, żeby było, jak są jakieś takie palące sprawy, organizowane takie debaty, żeby się uczniowie mogli wypowiedzieć? Tak. No to tak, może białe kartki, kto jest za, czerwone, kto jest przeciw. Dobra, dziękuję. Mam nadzieję, że wszystkim podobała się debata i że wnioski wypływające z niej wszystkim innym przekażecie, ponieważ nie wszyscy mogliśmy tu być. Bardzo dziękuję za udział naszym ekspertom, pani dyrektor.